Show must go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No. Chris! Witam wszystkich serdecznie. Resi się kłania, jest dość późna pora, ale postanowiłem, że poza recenzją, którą wziąłem z PGA, czas jest już na kolejną recenzję gier i tym razem na skrzydła weźmiemy, weźmiemy sobie serię, którą tak naprawdę zaczynaliśmy tutaj istnienie na tym kanale, którą działaliśmy prężnie przez wiele długich lat i tak naprawdę, która zwykle była poza moim zasięgiem, ale jakże też jedną, która połączyła się z jednocześnie fajną częścią naszych działań, jak i też smutkiem, ponieważ był on powiązany trochę z moim wyjazdem i nieudaną miłością, ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że tutaj mamy grę Resident Evil w wersji HD. Jest to remaster Residenta z 1996 roku. Tak, agenci, wtedy się urodziłem. I muszę przyznać, że jak na 2002 rok, w którym został on wydany, Resident Evil, tutaj wersja HD, chociaż nazywany jest też Resident Evil HD, Remaster, Remake, ale tak na dobrą sprawę jest to remake z gry z 1996, ponieważ zawiera on kilka nowych lokacji, bez których nie popchniemy głównej linii fabularnej, kilka starych, przerobionych, zrobionych na nowo lokacji zombiaki, które są przegenialne. Na przykład w Resident Evil nie pomyślano o tym, żeby zrobić agresywniejsze, szybsze zombiaki. Tutaj akurat mamy do czynienia z kilkoma wariacjami, mutantami i innymi mutacjami różnych zombiaków, które po postrzeleniu powracają, żeby je pokonać, trzeba albo im rozkwasić łeb na amen, albo po prostu raz na zawsze je położyć do snu używając ognia. Jest to niewątpliwie nowość w tym wszystkim i chyba w niewielu grach zostało to użyte. Wiele innych mutantów, stworów, które tutaj widzicie na zwiastunie, który leci sobie w tle, zostało stworzonych na rzecz tego remake'u. No i omówimy sobie poszczególne rzeczy, tak jak w recenzji filmów. Oczywiście polecam wpaść na sociale tych Residenta, ponieważ jest on marką wręcz legendarną.
I warto tam wpadać jak najbardziej. Zresztą niedługo wracamy do Residenta. W każdym razie, wracając, jest w rok 1998 w górach Arklay w okolicy Raccoon City dochodzi do kilku morderstw i drużyna Bravo ruszyła, żeby to zbadać. Zaginęła i wysłano za nią Alfę, czyli drużynę Alpha Stars, RPD Stars Alpha, no to spotykają się niektórzy z nich, z drużyny Bravo, z drużyną Alfa. Nie będę wam tutaj tłumaczył głównej linii fabularnej, bo linia fabularna jest wręcz genialna. I warto ją przeżyć na własną, tak naprawdę, rękę. I tak na dobrą sprawę samemu, bo generalnie, jeżeli ja wam teraz opowiem o tym, co was czeka, to tak naprawdę większość z was nawet nie sięgnie po tą grę, bo stwierdzicie, że po prostu już wszystko wiecie, co powinniście. A tutaj trzeba pogłówkować w kilku miejscach, tutaj to trzeba przekręcić, tutaj to wziąć, tutaj to zamienić. I tak naprawdę dzięki temu możecie posunąć główną linię fabularną do przodu. A nie jest ona robiona na kolanie, tak jak większość, na przykład w Dead Island, żeby popchnąć główną linię fabularną, musieliście zrobić poszczególne questy. Te questy, tak jak w Dying Light, macie u poszczególnych NPC. Problem polega na tym, że w Resident Evil HD nie ma NPC-ów. Są zombiaki, są stwory, są Cerberusy, które są dobrze nam znane, choćby z Resident Evil 2 Remake, i te Cerberusy są psami zombie, które zostały zakażone. To czy one na przykład miały kontakt z zakażoną krwią, czy zostały zakażone przez Umbrellę, to już jest inna rzecz, przewijający się wiecznie wątek Umbrelli. Czy fabuła jest główną częścią tej gry? Nie! Nie jest to główną częścią tej gry i bardzo dobrze, ponieważ w ilu to produkcjach o zombie naszym ważną częścią była fabuła. Daleko by szukać. Days Gone jest też grą o zombie i tu fabuła gra pierwsze skrzypce. Nie jest to tak jak w Rezydencie. Na przykład w Dying Light linia fabularna miesza się z linią poboczną, ale tak naprawdę olećcie możecie zadanie poboczne i skupić się na głównym wątku. To też jest dobre. W World War Z na przykład to jest już bardziej do koopowej. Przepraszam, że coś stuka, ale jestem już od jakiegoś czasu mało sprawny i teraz już chodzę o lasce. Ale tak, wracając do tematu, Resident jest w pewnym sensie unikatowy. Chyba już tylko Silent Hill dorównuje mu działalnością, bo jest on, bo Ciche Wzgórze jest bardzo do niego zbliżone, a nie dzieli obu historii wielka różnica czasu. Wielka tajemnica korporacji Umbrella. Ale Resin, skoro nie jest ważna fabuła, to co jest ważne w Resident Evil Remake? Widzicie, zombiaki krążą po tej posiadłości Spencera, bo to mogę wam powiedzieć, tytułowego dyrektora korporacji Umbrella. I w ten sposób korporacja tutaj miała jakieś eksperymenty i to możecie na przykład wywnioskować z notatek. Co to były za eksperymenty? Chyba już warto, żebyście poznali to sami. Możecie wcielić się w tej grze w dwie postacie: Jill albo Chrisa. Chris ma bardziej taką, jest bardziej taki hardkorowy, a działania Jill są takie dla bardziej początkujących graczy. Ale Resi, nadal nam nie powiedziałeś, co jest najważniejsze w Rezydencie. Zaraz do tego dojdziemy. Najważniejsza w Rezydencie jest taktyka.
Tak, taktyka. Ponieważ jeżeli dobrze zapoznacie się z tym, co spotkacie w posiadłości Spencera, możecie zauważyć, że to same notatki opowiadają wam pewną historię. Mówią, co należy zrobić i tak dalej, żeby pociągnąć dalej rzecz do przodu. Cutscenek jest tutaj tyle, co kot napłakał. I tak naprawdę nie trzeba ich dużo, bo gra się sama nam opowiada. Nie jest to gra z serii, w której cutscenki grają jakąś główną rolę. Głównie eksplorujemy. Ważna jest tu eksploracja, taktyka i umiejętność logicznego myślenia. Przy czymś tak pojawiają się postacie poboczne, bardzo charyzmatyczne. No więc fabuła już ustaliliśmy, że jest niepotrzebna, mogłaby być pominięta i tak naprawdę wsadzono by wszystko w szkielet zombiaków, jakiejś tajemnicy i tak dalej. I przyjąłby się ten. Gdyby wyciągnąć Residenta, a zostaliby grę o zombie, to byłoby to samo. To nie jest już, że nazwa jest zależna od tego, co się tam dzieje. Więc czy warto zagrać w to dla fabuły? No, jeżeli lubicie tego typu gry, to jak najbardziej. Ale polecam wam wcześniejszą rzecz, która się działa przed tym wejściem do Willi Spencera, ponieważ tam poznacie historię oddziału Bravo, więc Resident Evil 0 wydaje się być pierwsze, a na drugim miejscu powinno być Resident Evil ogólnie. Teraz tak, postacie. Jak mówiłem, mamy dwie postacie główne, Jill i Chrisa. Pośrodku krąży jeszcze reszta oddziału Stars. Najważniejszy jest oczywiście nasi główni bohaterowie. W przypadku Resident Evil mamy kilka postaci takich, które grają dość charyzmatyczne role. Pierwszą jest oczywiście piękna, utalentowana Jill Valentine, potężna, silna kobieta, którą teraz widzimy na ekranie na chwilkę. O, przy wężu jest tutaj widoczna. Jest to jedna z nielicznych kobiet w oddziale Stars, gdzie głównie dominują mężczyźni. Jest ona właściwie jedną z nielicznych osób, które potrafią dla nas. Ona, powiem tak, jej talent jest nieporównywalny, wręcz unikalny. Działa z ogromną precyzją, umie być delikatna, troskliwa, ale także stanowcza i silna i zimna. Więc Jillka jest tutaj uosobieniem tego, co jest w każdym z nas. Drugą postacią, osobą, która byłaby gotowa oddać wszystko za swój oddział, jest Chris Redfield. Chris Redfield, prawdziwy legenda Residenta. Jeżeli gracie teraz w Village, to na pewno go widzicie. Tu wygląda nieco inaczej. Chris jest według mnie tutaj bardziej taki trochę ludzki. I możemy być wielokrotnie zaskoczeni tym, jaki to jest. To jest prawdziwy, charyzmatyczny lider. Myślę, że dominowałby na prawą rękę kapitana, który byłby gotowy także poświęcić swoje życie dla oddziału Stars. Mamy też dziewczynę 18-letnią, która przewinęła się przez ten zwiastun już kilka razy i nie wspomniałem o niej ani słowem. Rebecca Chambers jest postacią, którą możemy zobaczyć na przykład w Resident Evil Vendetta. Ale kim jest Rebecca? Rebecca jest medyczką z oddziału z Bravo Stars, czyli oddziału, którego de facto poszukiwała Alfa. Generalnie jej rola sprowadza się do asystowania Chrisowi i pojawia się ona tylko w kampanii Chrisa i nigdy i nie pojawia się ona w kampanii Jill. Jest ona
gotowa poświęcić zarówno za swój oddział, jak i oddział Alpha Stars swoje życie. Bardzo oddana, miła i stroniąca od przemocy, co jest bardzo niezwykłe, zważywszy na fakt, w jakim się miejscu znalazła. Dlaczego? Ponieważ jest gotowa strzelać w razie konieczności, ale sama broń uważa za ostateczność, a nie za siłę, którą może dysponować. Więc to jest akurat w naszej Rebece bardzo dziwna, ciekawa, ale o właśnie widoczna, ale i też bardzo ludzka postać. Kto by użył broni bardziej niż w ostateczności? Po drodze mamy też Barrego Bultona, który towarzyszy nam tylko w kampanii Jill, ale wedle kanonicznej wersji przeżyć ma on tak jak i Rebecca. Co do dalszej postaci, którą warto wspomnieć choćby. Bo tak, Barry Bulton bardziej się jest bardzo wielkim fanem swojego rewolweru Magnum, takiego, i pojawia się on jeszcze w Resident Evil Revelation 2, jak dobrze pamiętam. Ale chyba tylko w tych dwóch grach zaliczył swoje wystąpienie i tyle w temacie. Co dalej mamy? Mamy jeszcze jedną postać, która jest jedną z ważniejszych, ale ze względu na fabułę Residenta i tutaj naprawdę ze względu na fabułę, nie mogę wam o niej zbyt wiele powiedzieć. Albert Wesker jest kapitanem oddziału Alpha Stars i tutaj akurat tyle musicie wiedzieć na jego temat, ponieważ sami się domyślicie po samej fabule Residenta, jakim Albert Wesker jest człowiekiem. Oczywiście, możecie przeskoczyć tą część i zobaczyć Wesker'a już tym, kim on jest. Ale polecam wam się najpierw zapoznać z tą częścią historii. Obsada poradziła sobie wręcz genialnie. Trzeba pamiętać, że każdy, kto grał w Resident Evil z 96 roku, był tak naprawdę żywym aktorem i dopiero gameplay był taką trochę okrojoną wersją spikselowaną i tak dalej. Tak na tej samej zasadzie zresztą funkcjonowała oryginalna dwójka. Gameplay polega na, jak mówiłem już, eksplorowaniu, działaniu, logistycznemu myśleniu. Musicie naprawdę wykazać się dużą inicjatywą, jeżeli chcecie popchnąć główną linię fabuły, no bo po prostu później utkniecie i będzie trzeba szukać tych poradników, let's playów, żeby zobaczyć, jak to jest. Jak remake wypada względem oryginału? W tym przypadku akurat można by rzec, że jest to remake idealny. Gra stworzona na podstawie wzięcia materiału źródłowego, wsadzenia do tego nowej wersji tej samej gierki i tak naprawdę pójścia w dobrym kierunku. To nie jest jak trzynastka, która dostała swój remake i była tak katastrofalna, że wiele recenzentów ją zjechało. Zombiaki groźne, wymodelowane praktycznie w ciekawy sposób, inne mutanty również, zagadki, ani łatwe, ani trudne tak naprawdę, ale takie, które pozwalają nam pogłówkować i to bardzo mocno, więc jest to warte swojej ceny. Gra jest sprzedawana w zestawie najczęściej z Resident Evil 0 HD. No i tutaj dużo mówić jeszcze. Klimat i strach, klimat takiego zaszczucia i samotności jest tutaj bardzo dobrze widoczny. Przez większość gry jesteśmy sami, jesteśmy jednoosobowym oddziałem.
I tutaj ciekawostka, uwaga, postacie poboczne mogą zginąć. To nie są postacie, które na pewno mają zaplanowane w skryptach, że mogą, że mają przeżyć. One mogą zginąć, jeżeli źle poprowadzimy wątek fabularny. Jeżeli Baremu w którymś momencie nie dostanie pomocy, to zginie. Jeżeli Chris nie zostanie znaleziony, zginie. Jeżeli Rebecca w którymś momencie będzie ważna kwestia poruszona, też może zginąć. Więc w tym przypadku akurat gra jest zrobiona wręcz idealnie. Strach. Wiecie, strach wywołują różne czynniki. W tej grze akurat nie wywołują tego same zombiaki, choć na pewno dla niektórych będzie to mocne zaskoczenie, co mogą tam spotkać. Ale największy strach wywołuje niedobór amunicji. Jeżeli źle przekalkulujecie sobie grę, to po prostu skończycie z brakiem naboi u siebie, a zombiaki nie są hojne, żeby dawać wam naboje. To nie jest tak, że z kogoś wypadnie paczka amunicji czy coś i to tyle, że respi się taka czy taka broń, bo to nie taka gra. Nie przeszukacie mu kieszeni i nie wyciągniecie broni. To nie jest jak na przykład Call of Duty, czy zresztą ten Vanguard, to była tragedia. Jak przejdę do końca, to też wam zrecenzuję. Widziałem materiał u zagrajnika, ale co tutaj dużo mówić, ta gra jest po prostu idiotyczna. Ale wam mówię o Residencie. Więc jaką grą w podsumowaniu jest Resident Evil HD? Według mnie jest to gra, która swoje mechaniki oparła na grze sprzed prawie już 20 bodajże. Czterech, pięciu lat. 20 albo 4 albo 5, ale mogę się mylić. I w tym momencie wróciła z wielkim przytupem. Mimo że gra jest z 2002 roku, nie zestarzała się katastrofalnie i nie ma potrzeby tworzenia kolejnego remake'u. Myślę, że potwierdza to tezę, że Resident Evil nigdzie jest marką, która nigdzie się nie wybiera, na żadną emeryturę jej nie wysyłamy, a sama gra jest jak najbardziej godna polecenia. W tym całym podjaraniu i zapomniałem wam powiedzieć o tym, co jest ważne tutaj, czyli o tym, jaką ocenę wystawiam grze. Jest to 10 na 10. Gra jest jak najbardziej godna polecenia. Pozdrawiam. A jaką grą jest waszym zdaniem Resident Evil z HD? Przechodziliście już? Czy może dopiero macie zamiar? A może no, przekonałem was, że warto zainwestować w te parę, że 10 zł w Residenta Evila z roku 2002. Piszcie w komentarzach, podsyłajcie mi propozycje następnych recenzji i oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. I mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz. Mile widziany. Followa na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. This way. Make for that mansion! The show must go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No. Chris!